wam, że możecie dostąpić w swoim życiu rewolucji. My tej rewolucji dostąpiliśmy. Teraz jest ona dla was, na wyciągnięcie waszej ręki. Przecież pragniecie tak naprawdę zmiany w swoim życiu. Szukacie dowartościowania się. Ja też szukałam. Myślałam, że gdy skończyłam dobre liceum, to będę się czuła bardziej wartościowa, ale na krótko. Później skończyłam najlepszy wydział prawa w tym mieście, najlepszy wydział prawa w tym kraju, ale też nie dało mi to takiego poczucia wartości, jakiego szukałam. Zaczęłam pracować w korporacji, ale okazało się, że to też nie jest prawdą. Nie zaspokaja tego, co jest w sercu, tego, czego szukamy. Założyłam rodzinę, mam dzieci, dobrze mi się żyło i żyję finansowo, ale okazało się, że kasa też tego nie załatwia. I ciągle chcemy więcej, i ciągle chcemy więcej, a w sercu ciągle jest pustka. Wy teraz tego też szukacie, jesteście na tym rozbiegu, na którym i ja byłam, kończąc dobre studia. Myślicie, że kariera wam to wszystko da. Ja też tam byłam, ale okazuje się, że ta pustka jest i ona nie znika. I ciągle jest, i jest, i jest głęboka. I w tym momencie, w moim życiu, zawołałam do Jezusa, jeżeli Ty jesteś naprawdę, to przyjdź do mojego życia. To przyjdź do mojego życia i pokaż mi, jaki jesteś naprawdę. Pokaż mi, jaki jesteś naprawdę. Bo ja czuję pustkę w moim życiu. Okazuje się, że to, co oferuje mi ten świat, nie zaspokaja tej pustki. I tak samo teraz, gdy mówię to do Was, Królestwo jest na wyciągnięcie Waszej ręki. Na wyciągnięcie waszej ręki jest rewolucja w waszym życiu. Na wyciągnięcie waszej ręki jest królestwo. Wystarczy, że w tym momencie, kiedy słyszycie ten głos w swoim sercu, otworzycie się i powiecie: ja chcę Ciebie, Jezus, poznać. Ja chcę zobaczyć, czy to jest prawdą. Przyjdź do mojego życia i pokaż mi, jaki jesteś naprawdę. Przyjdź i pokaż mi, że jesteś Bogiem, a nie tym, kogo mi w tym kraju przedstawiają, że nic nie możesz. Przyjdź, ja otwieram moje serce, teraz do Niego zawołajcie, teraz do Niego zawołajcie, z otwartego serca powiedzcie: sprawdzam Cię, Jezus, sprawdzam Cię, pokaż mi, że jesteś Bogiem, bo oszukali mnie i pokazali mi zupełnie kogoś innego. Nie dostaniecie żadnego zaopatrzenia dla waszego poczucia wartości w tym świecie. To tak nie działa. I wy już tak naprawdę o tym wiecie. Pragniecie więcej i więcej. I nic. A teraz Królestwo jest dla was. Ja mówię wam o Bogu, który działa. Nie o takim, który jest gdzieś w chmurach. Ja miałam guza w piersi. Ludzie, którzy wierzą, położyli na mnie rękę. Nie mam guza, mam na to dokumenty. Miałam zapalenie tarczycy. Miałam Hashimoto. Nie mam Hashimoto. 2 tygodnie temu położyłam ręce na kobietę, która miała guza na kości. Przeklełam tego guza. Widziałam się z nią parę dni temu. Guza nie ma. Mówimy wam o Bogu, który realnie działa. Jeżeli macie depresję, jeżeli macie lęki w swoim życiu, jeżeli jesteście niespełnieni, jeżeli czegoś szukacie i sami nie wiecie czego, przyjdźcie. Pomodlimy się o was, położymy na was ręce, zobaczycie, że to jest żywy Bóg, który działa. Działa w naszym życiu, zadziała także w waszym. Przeklniemy każdą chorobę, bo wykonało się także dla was uzdrowienie, wykonało się dla was zaopatrzenie. Ale teraz, z miejsca, w którym jesteście, teraz zawołajcie: otwieram moje serce na Ciebie, Jezus. I On tak jak działa w naszym życiu, będzie działał także w waszym życiu, bo to